Ja wiem, że z założenia już moja tutaj wypowiedź będzie, jestem osobą persona non grata, ale skierowuję szczególnie do pana redaktora Gadowskiego pytanie dotyczące lokatorów tutaj w Krakowie. Mianowicie pan Żółtek wyjaśnił, na czym polegała ta indemnizacja, ponieważ ja od 12 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów i panie redaktorze, naprawdę nie siedzimy z założonymi rękami, ale nasze tupanie pod stołem naprawdę nic nie daje. I teraz chciałabym państwu, jeśli możecie wysłuchać, na czym ta głównie niesprawiedliwość nas, lokatorów kamienic żydowskich, właściwie polega. Przecież do 1989 roku pan tutaj Żółtek nie dokończył, że zarabialiśmy rzędu 20 dolarów miesięcznie. Nie było możliwości wykupienia, wybudowania mieszkania. Mieliśmy tak zwane przydziały. I dopiero w 1994 roku zróżnicowano je. To znaczy w Sejmie, tam nieważny artykuł, wskazał, że lokatorzy mieszkań prywatnych przechodzą, mówię w cudzysłowie, w paszczę lwa, czyli właścicieli. I teraz, Boże, żeby to jeszcze byli właściciele, to może mniej by nas bolało, ale wiemy, że to są w większości, my nazywamy pseudowłaściciele. Co wyprawiają, to państwo widzieli poprzez komisję, która była w Warszawie. I teraz do czego sprowadza się moje pytanie? Dlaczego nadal się różnicuje ten problem? W Warszawie była komisja, dotknięto ten problem, u nas jest cicho. A proszę mi wierzyć, tysiące ludzi, ja dzisiaj rozmawiałam z panią, która ma 80 lat, która naprawdę z gardłem ściśniętym wysłuchałam jej historii właśnie z kamienicy prywatnej. Jesteśmy bezradni. Dlaczego ten temat w Krakowie się pomija? On jest bardzo ważny i właściwie nie wiem już, gdzie chodzić, do kogo się odezwać, bo ta, jak usłyszałam, ustawa 447, to już w ogóle włos dęba staje, o co tutaj chodzi. Dziękuję bardzo. To było do ciebie, Witku. Pani poruszyła bardzo ważny problem, o którym Polska nie wie. Cała afera reprywatyzacyjna, jaką nazwano w Warszawie, zaczęła się w Krakowie. Tu był poligon doświadczalny. Dopiero metody zastosowane tu i sprawdzone zastosowano kilka lat później w Warszawie. Tu działał fałszywy adwokat Marek Płaszewski, który, no, państwo pamiętacie to Kraków, to tutaj nie będę przypominał, ale reprezentował ludzi rzekomo z Izraela, rzekomo z Nowego Jorku, tak naprawdę wymyślonych i prowadził działalność, posługując się tytułem doktora prawa adwokata, nie był ani doktorem prawa, ani adwokatem, był zwykłym oszustem. Ale funkcjonował przez kilka lat, mając na świętej Gertrudy swoje biuro. Tutaj funkcjonował inny pośrednik, który sprzedał między innymi kamienicę na małym rynku. Najpierw sprzedał tą Antonio Massimilianiemu, tą kamienicę, czy Seste Boot, takiej włoskiej firmie, a potem przejęła to Telefonika. Ten człowiek dziś kręci się w środowisku żołnierzy wyklętych. Rodzin żołnierzy wyklętych. Ten człowiek, który jeździł do Izraela, do Nowego Jorku i przywoził stamtąd dziwne papiery. Wreszcie, proszę panią, komisja reprywatyzacyjna w Krakowie miała działać. Na jej czele stanął Bogusław Sonik. Nie wiem, czy państwo pamiętacie tę sprawę. Ona tutaj miała działać, miała sprawdzać akta. Co z tego wyszło? Sonik dalej jest posłem. Prawda? Po Platformy Obywatelskiej. Taki dobry poseł Platformy Okupacji, prawda? Przepraszam, Obywatelskiej. I to jest istotne. Teraz, w krakowskiej reprywatyzacji występowali ludzie mający sto kilkadziesiąt lat. Sporządzono wnioski przed notariuszami. Dwoje notariuszy poszło do aresztu, bo już się nie dało tego utrzymać. Konsekwencji żadnych z tego nie ma, ponieważ mienie zostało przejęte. Hotel Stary przy ulicy Szczepańskiej. Gdyby sprawdzić, jakie losy były kamienicy pod Trzema Rybkami i kilkudziesięciu innych kamienic, o których mogę mówić tu całymi godzinami, to wyszłaby z tego straszliwa afera, nikt tego nie robi.
bo to jest nie na rękę wszystkim. Także obecnej pani wicepremier, wiceprezydent Elżbiecie K., prawda? Kamieńca Róg Gołębi i Wiślnej. Polecam zobaczyć. Remontowana, prześliczna i tak dalej. Dlaczego tak jest? Ponieważ od samego początku w tych dokumentach są ślady oddziału Y drugiego zarządu sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego. To oni to robili. I tu w Krakowie praktykowali. Gdyby ktoś napisał książkę o krakowskiej reprywatyzacji, już mówiłem o postępowaniu adwokata Krzysztofa Bachmińskiego, który chwilowo był prezydentem, ale tak naprawdę chciał robić interesy. Prawda? Był wiceprezydent Janusz Gładyszowski. Przecież ja mówię po nazwiskach, bo to są osoby publiczne. Już dziś nie, ale kiedyś. Każda z tych postaci ma dużo do powiedzenia w kwestii odzyskiwania mienia. I wreszcie skandal największy, za który odpowiada Leszek Balcerowicz. To Leszek Balcerowicz ukrył umowy indemnizacyjne w Ministerstwie Finansów. Powinien za to odpowiadać karnie. Nikt nawet nie postawił wniosku o ściganie go za to. A straty samorządu, bo to nie tylko krakowskiego, wszystkich samorządów w Polsce idą w miliardy. Mienia przekazanego w bardzo prosty sposób. Ktoś przejmował kamienicę, sprzedawał w dobrej wierze następnej osobie, to było sprzedawane, proszę teraz odzyskać. Już w dobrej wierze kupione za miliony, prawda? Ale wtedy odzyskiwane za grosze. Ci ludzie żyją w Krakowie, nie tylko, do dziś i są prominentni. I pani mówi, że no nic się z tym nie robi. No nie robi się, bo komu jest na rękę, żeby coś zrobić?